Witajcie. Grill to jedno, ale przystawki do grilla. Nie wyobrażam sobie, żeby ich nie było. Pokażę Wam nasze trzy ulubione, które my robimy i jak je robimy. Także zapraszam na film. Pierwsze będą to szparagi zawijane w boczku. Drugie będą to pomidory zapiekane z kozim serem. A trzecie to nic innego jak pomidory z szczotkiem, z oliwą, z pietruszką. Tak zwana bruschetta. Także zabieramy się do roboty. Zielone szparagi. Jak widzicie, szparag na końcu ma takie drewno, które nie nadaje się do jedzenia. Jak sprawdzić, w którym miejscu uciąć lub złamać szparaga? Robi się to w bardzo prosty sposób. Wyginamy szparaga i tu w tym momencie, gdzie on chce się złamać, to jest najlepsza łodyga. Tutaj dalej jest właśnie to już drewniaste. Jak ktoś jest bardzo oszczędny, to może sobie centymetr za zgięciem obciąć tego szparaga i też będzie dobry. Ja po prostu łamię i to odrzucam. Tak samo tutaj, zobaczcie, gnie się, pyk. Tu jest to najbardziej soczyste, najlepsze, a ta reszta to wszystko po prostu się nie nadaje, to jest takie drewniane. O. Tutaj nawet tego było bardzo mało, ale to dobrze. Proszę bardzo, tutaj ta następna. Proszę bardzo. I tak robicie ze wszystkimi. Teraz Wam pokażę, jak zawijamy w boczku. Nie tak jakoś tak, tylko... Ja mam tutaj kupny boczek wędzony surowy. On już ma swoją słoność, także szparagów nie będę przyprawiał w żaden sposób. Kładę boczek na szerokość, weźmy tą większą, na szerokość szparagi. Jak widzicie, kładę go w poprzek i on jest dokładnie na długości szparagi. I zaczynamy go bardzo ciasno zwijać. Elegancko. I tak robimy ze wszystkimi. Ile tam tych szparagów macie, tak sobie po prostu obwijacie. Szerokość szparagi i zawijamy. Ja mówię, ja niczym nie przyprawiam, bo boczek sam w sobie już ma dużo smaku. Także ja zostawiam to tak jak jest. Proszę bardzo. I następna. Przygotuję jeszcze jedną, ja Wam tutaj nie będę teraz czarował, przygotowywał całej potrawy, ja Wam chcę po prostu pokazać w skrócie, jak to zrobić, przygotować. To wszystko sobie możecie już przygotować wcześniej, mówię, a później jak wjeżdża do Was jakaś tam ekipa, na jakiś mecz czy na coś, po prostu to macie już gotowe, rzucacie na grilla. Proszę bardzo. I tak to wygląda, cała historia. Jak będę przygotowywał szparagi? Szparagi przygotowuję tylko na górnym ruście. Dwa dolne palniki mam odkręcone. Kładę na górny ruszt i będziemy przygotowywać. Dobra, ja wrzucę to razem z serem, także odłożę je na bok. Teraz zrobimy drugą przystawkę, którą bardzo lubimy. Do tego jest nam potrzebny kozi ser. Ser. Mów Pan wyraźnie, żeby Cię ludzie rozumieli. My mamy akurat taki, Wy możecie sobie kupić tą fetę pakowano w kawałkach lub też gdzieś jak jest możliwość dostania takiej właśnie puchy, też proponuję. Wychodzi po prostu taniej.
kroję na takie kawałki. Wykładam to na spód. Patelenki. Tak mi wejdzie? Nie wejdzie. Dobrze by było, jakby weszło. Będzie ładnie wyglądać. To nie musi być jak budowanie domu, bo z tego tam nikt nie będzie strzelał. Po prostu, żeby ten ser był pod spodem jako pierwsza warstwa. No, trochę się rozpadł. Czyli kruchy, świeży. Tam jeszcze tutaj kawałek, o, z tej strony. Żeby było przykryte wszystko. Dobra. Tu mi jeszcze kawałek został. Ok. Ten odkładam na bok. Przetrzemy. I teraz na to. Wszystko, żeby było czyste. Dobra, na to idzie oliwa z oliwek. Oliwy z oliwek nie żałujcie, bo to samo zdrowie jest. Używajcie, mówię, dobrych produktów. Jeżeli chodzi o oliwę, bo to też później smakuje lepiej. Na to daję sobie czosnek. My lubimy czosnek, jeżeli ktoś nie lubi czosnku, nie musi dawać czosnku. Ja lubię tą kombinację właśnie czosnek, pomidor. To lubię, także też nie za dużo, żeby to później nie było aż czosnkowe za bardzo. Są tacy, co lubią, są tacy, co nie lubią. Dobra, i do tego idzie pomidor. Ja go kroję, jak to jest, w poprzek, wzdłuż, nie wiem, od góry. Bo po prostu ładniej wygląda i ten cały farsz z pomidora się trzyma. I tutaj układam takimi plastrami u góry. Tak. Tak, i tutaj idzie jeszcze jeden, tego dam na pół. O, dobra, to mamy. Na to idzie z piszczącego młynka pieprz. Do tego dajemy sól. Musicie z solą to uważać, bo sery są z reguły słone, bo one są w solance, także one mają już swoją słoność, także ja bym tam z solą uważał. I na wierzch będzie szedł również ser, aha, jeszcze oregano do tego leci. Proszę bardzo. Mówię, jak to lubi, lubi ktoś więcej, może dać sobie zioła prowansalskie, czy jakieś tam ulubione. Ja lubię oregano i daję oregano. I kładziemy na wierzch. To już nie musi być tak ściśle. Parę kawałków, żeby później jak się zapiecze, żeby też było widać, że tam są pomidory. O, ja zrobię to w ten sposób. Więcej nie będę sera dawał, bo mamy też pod spodem. Dobra, i to idzie razem. Na pośrednio. Ten gaszę, mam dwa palniki otwarte. Ten się pali, to się będzie zapiekać. Na górę daję szparagi z boczkiem. Ja tu akurat zrobiłem trzy, bo chcę wam tylko pokazać, jak to zrobić. I zostawiamy, i to się zapieka. Dobra. Ogarniamy stół i zabieramy się za trzecią przystawkę. Dobra, sprzątnięte mam. Teraz pokażę wam trzecią przystawkę. Bardzo prosta. Nie wiem, może są specjaliści, co robią inaczej. My tak robimy, nam to tak smakuje. Gdzieś żeśmy to u Greka chyba kiedyś podejrzeli. Chłop nam powiedział, że im mniej, tym lepiej smakuje. Także nie ma co przesadzać tam z ilościami, jakieś cudowania. Dajemy pomidorki świeże. Kroimy na takie grubsze plastry. Patrz ten, jaki kurde uciekinier. I te pomidory po prostu kroimy sobie w taką kostkę. Mówię, kostkę możecie sobie kroić taką, jak lubicie. Mniejszą, większą. Też musi być trochę smaku z tego pomidora w tej kostce, dlatego robimy taką, nie wiem ile to jest, pół centymetra na pół centymetra. O, i to wszystko idzie do tej szalki.
Ja to pokroję w tym czasie i pokażę Wam, jak to przyprawić. Także widzimy się za chwilę. No dobra. Pomidorki pokroiłem. W tym czasie poszatkowałem czosnek i pół czerwonej cebuli. To również wchodzi do tego. Mówię, czosnek wedle uznania. Mówię, jak kto lubi. My tutaj daliśmy dwa ząbki małe, pół czerwonej cebuli. Dobra, teraz do tego idzie sól. Taka pół łyżeczki. W zależności, mówię, od tego, ile macie tych pomidorów, ile będzie gości, kto jak lubi. Mówię, u nas bruszczetta to zawsze ciśnie konkretnie, bo to jest po prostu pyszne. To idzie na grzankę i robi furolę. Patrz, znowu otwieram to, co nie trzeba. Do tego idzie tylko oliwa z oliwek. I żeby to jeszcze ładnie wyglądało i oczywiście też smakowało, damy jeszcze trochę pietruchy. Proszę bardzo. Tak, pietrucha, wszystko ze stołu schodzi. I to wszystko trzeba wymieszać. O, zobaczcie, nie dość, że to ładnie wygląda, to po prostu smakuje. Dobra, zobaczmy, co robią nasze szparagi. O, pięknie. Szparagi już mają ładny kolorek. Ja je dałem nad pomidory, bo ten tłuszcz, co skapuje, niech sobie skapuje do pomidorów. Czemu nie? No, serek już się robi bardzo, bardzo mięciutki, fajny. Jak sprawdzić, kiedy szparagi są gotowe? Jest bardzo prosty sposób na to. Trzeba wziąć szparagę, czy szparaga, i widzicie, jak już zaczyna się wyginać, to znaczy, że już jest dobrze, już idzie to w dobrym kierunku. Jak on będzie jeszcze bardziej wisiał, to znaczy, że szparaga już jest dobra. Także mi się wydaje, że jakieś 2 minutki i szparagi będą dobre. Pomidorki fajnie jadą w oleju. Wygląda to przepięknie. Dobra, zamykamy i czekamy. Także widzimy się za moment, jak będzie wszystko gotowe i będzie degustacja. Mea culpa. Zapomniałem. Sok z cytryny. Jezus Maria, no podstawa do bruszczety. Ja tutaj dałem, jak widzieliście, jedną łyżkę soku z cytryny jeszcze do tego. I teraz jest to kompletne. Dobra, zobaczmy szparaga. Nie ma drewna? Słychać jeszcze chrupnięcie, słucham? Drewna, tak jest. Nie ma nic żadnego drewna. Chrupiąca, elegancka, mięciutka. Ale świetne. Posmak boczku i naprawdę tutaj niczym nie trzeba tego przyprawiać. Boczek, bekon robi robotę. To jest pyszne. Dobra, spróbujmy bruszczetę. Czy ja to próbuję dla Was, bo ja wiem, jak to smakuje, bo ja to bardzo często robię. Czy nie będę próbował, nie będę Wam tutaj ten, bo to mi zaraz zacznie wszystko skapywać. Ale proszę bardzo, tak o, możecie sobie już nawet wcześniej przygotować takie grzanki, na talerz dać, żeby się tam z tym później goście nie cyndolili. Ale my tak dajemy i później siup. I do gardzioła. Zobaczmy teraz te pieczone pomidorki. Ach, to jest po prostu też na grzaneczkę. O.
Man, jakie to jest dobre. Nie muszą być też grzanki do tego, może być jakiś dobry chleb albo bagietki bez grzanek, żeby można było później w tym oleju maczać, w tych wszystkich smakach, co są w środku. Dobra, to były właśnie nasze trzy przystawki do grilla. Jak się podobało, to wiecie co robić. Ja już się nie będę powtarzał, bo każdy wie, co youtuberzy potrzebują, co nam potrzeba, żeby zasięg był większy. Także wspomagajcie kanał. Przekroczyliśmy już 2000 subskrybentów, z czego jestem niezmiernie szczęśliwy. Także róbcie tak dalej, a nas będzie to dalej mobilizowało do pracy, żebyśmy dla Was kręcili coraz lepsze, coraz smaczniejsze filmy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao! Dawać jeść, a nie... Ale ty...